Dzień dobry. Witamy Was w drugim odcinku naszego kulinarnego programu MasterChef. I dzisiaj zrobimy razem z Wami, dla Was też, naleśniki po meksykańsku. Ania będzie robić naleśniki. Ja będę robiła naleśniki. Ja jej pomogę. Więc do naleśników potrzeba nam szklankę mąki, 3/4 szklanki wody i szklanka mleka, szczypta soli. To wszystko będziemy miksować. Ania będzie robić naleśniki, a ja w międzyczasie będę robiła nadzienie do naleśników po meksykańsku. Będzie nam potrzebne mięso. Może to być mięso z indyka, mięso wieprzowe, mięso mieszane, jakie chcecie. Około 40 dekar zmielonego mięsa mielonego. Około 35 dekar żółtego sera, jedna cebula, ząbek czosnku, następnie puszka fasoli czerwonej, odsączonej z zalewy i wypłukanej, puszka kukurydzy konserwowej i przyprawki. Papryka ostra, papryka słodka, pieprz, oregano, to co chce. Do smaku, jak sobie chcę doprawić, czy ostrzej, czy bardziej łagodniej. Więc zaczynamy może od cebuli. Kosteczkę cebuli, włókę cebuli, kolejną kostkę. Musicie uważać na ostry nóż, żeby sobie ta łóżka nie uciachać. Do tego też dokładamy ząbek czosnku. To wszystko musimy teraz przysmażyć na średnim gazie. Troszkę oleju nam jest potrzebne. I cebulkę razem z czosnkiem musimy przesmażyć na tłuszczu. A dawaj sobie jeszcze do ciasta trochę oleju. Troszeczkę oleju jeszcze dodam, tak. No to super. Ania, będziesz smażyła naleśniki. Tak, będę smażyła teraz naleśniki. Dodam 3 łyżki mąki do tego ciasta. Wymieszam. Olej. Przepraszam, oleju, tak. Mąkę już dałaś, 3 łyżki mąkę, oleju. Teraz 3 łyżki oleju. A jeszcze może zaznaczyć, że pasuje wcześniej sobie piekarnik włączyć. Włączymy piekarnik tak na około 200 stopni. Góra-dół, żeby nam się nagrzewał, bo potem będziemy nasze naleśniki zapiekali w piekarniku na naczyniu żaroodpornym. Cebulka zaczyna nam się smażyć pomalutku. Musimy jej pilnować, żeby nam się nie spaliła. Tak. A tu teraz Ania będzie w międzyczasie smażyła naleśniki. Smażyła naleśniki. Ania, przygotuj tutaj deseczkę, żebyś mogła sobie wkładać. O, piękny. Piękny naleśnik. Moja cebula już właśnie fajnie się przysmażyła. Możemy zerknąć na nią. I teraz rzucimy do tej cebulki nasze mięsko mielone. I to też musimy fajnie przysmażyć razem. Soli, to tak na wyczucie, żeby nie było za słone, ani mało słone. Papryczki ostrej. Z papryczką ostrą to musimy tak delikatnie, żeby też nie przedoprzyć. Większość osób lubi ostre potrawy. No ale nie wiadomo jak dzieci. Dzieci może mniej pikantniej. Dzieci raczej mniej pikantne, no nie? No ale już młodzież to już bardziej. Papryki słodkie możemy dać więcej. Tak, tak. Będzie ładny kolor tak samo. I daje dużo smaku. Oregano. Oregano też daje fajny smak. To tak z wyczuciem wszystko. Myślę, że może mamy będą Wam tam pomagały, żebyście nie przeholowali z niektórymi rzeczami. Nie powiedziałam, zioła prowansalskie. Też fajny smak, fajny aromat. Do tego mięsa musimy dodać jeszcze przecieru, koncentratu, pasty pomidorowej, ale to jeszcze sekundkę.
Jeszcze sekundkę, ono tak się fajnie przesmaży, to w ten czas dodamy. I szklankę, może nawet nie szklankę, bulionu albo ciepłej wody przygotowanej. Mamy taką pastę pomidorową, to sobie wlejemy trochę do tego, tak na kolor, to tak z pół szklanki takiej pasty pomidorowej. Ja tam nie dałam jeszcze pieprzu, ale tak, w paluszkach trochę pieprzu. Możemy ciachnąć. O, naleśniki ekstra. Dobra, mięso się w miarę przysmażyło. Więc możemy dodać do tego puszkę kukurydzy konserwowej, takiej odsączonej i przepłukanej na sitku wodą. Puszka kukurydzy, przepraszam, puszkę fasoli czerwonej też. Wcześniej można ją przepłukać na sitku pod bieżącą wodą z tej zalewy. To wszystko mieszamy razem. To wszystko razem mieszamy. Musimy to zaraz spróbować, jak to jest smaku. Ale ja bym jeszcze dodała trochę tego i tej pasty pomidorowej, żeby było bardziej tak, czerwone. Bardziej no, nie? Czerwone i wtedy taki smaczny będzie. Dodamy tu jeszcze dwie łyżki, z trzy. Zobaczymy. Z trzy łyżki naszej pasty pomidorowej, bo potem będziemy to jeszcze używały tą pastę do posmarowania tych naleśników przed zapieczeniem. Tak. Łóżka jeszcze sobie będzie do kawałek indywidualnie. Tak, ale to każdy indywidualnie według swoich smaków. Można inny ziółek dodać, jak ktoś lubi. Są takie przyprawy specjalne do dań meksykańskich. Tak. Bardzo dobre też. To też można sobie właśnie dołożyć do takiej przyprawki do dań meksykańskich. Piekarnik nam się już grzeje, bo za chwilę będziemy zawijać naleśniki nasz farsz i zapiekać w piekarniku. Tak w piekarniku to musimy zapiekać tak no, z 15 minut, no nie? Polejemy to jeszcze sosem, posypiemy żółtym serem. Bo tak z 15 tak minut musimy zapiec w piekarniku, żeby nasze danie było takie fajne. Może to być w foremce, może to być w żaroodpornym naczyniu. Tak, to zapiekane. Już tu mamy sos, który będziemy polewać jeszcze po wierzchu. I mamy jeszcze ser, który będzie starty i posypany po wierzchu nasze naleśniki. Więc co? Ja będę zawijała, a ty będziesz serk. Tak, zetrę serka i troszkę damy może takiej zielonej pietruszki na wierzch. No to potem, po wierzchu, jak się upiecze nam. Upiecze, dobra. Dobrze. A więc tak. Bierzemy sobie naleśniki. Naleśnika jednego. Nakładamy na niego taką słuszną porcję naszego farszu meksykańskiego. Ja zetrę w międzyczasie serek do posypania. I musimy to zawinąć. Myślę, że w rulniki będzie najlepiej. Tak. Zawijamy w takie oto rulniki i układamy w naczyniu żaroodpornym. Ciekawe, czy Wam będzie smakowało, ale ja już robiłam te naleśniki i powiem Wam, że moim domownikom to bardzo, bardzo smakowało. Zajadali się strasznie. I teraz te naleśniki mam już zawinięte z tym farszem. Bierzemy pastę pomidorową. Wcześniej można tą pastę doprawić sobie czosnkiem, oregano, bazylią, soli. Posmarujemy. Tak po całości. Mniej więcej tyle. I posypiemy tym żółtym serem. Ania, dawaj, sypaj sera. Sypię sera. I tak właśnie w tym naczyniu żaroodpornym. Tak do 15 minut. Do 15 minut w piekarniku. One tam muszą wszystko się tak fajnie zapiec, żeby tak ten ser się roztopił. Nasypiemy na bogato. Żeby ten ser się roztopił, fajnie się zapiekły. Dobra, wkładamy do piekarnika na 15 minut.
Minęło już 15 minut i nasze danie meksykańskie się zapiekło. O, jak pachnie. Pięknie wygląda. Ale pięknie wygląda. Smakowicie wygląda. Pięknie. Ono jeszcze tak fajnie bulgota, widzicie? Tak. Wydaje mi się, że przy tym daniu Wam muszą pomóc chyba rodzice. Bo jest dość... jest gorące, naczynie jest gorące. Jest dość ciepłe, tak. Gorące naczynie. Super. Upiekło się świetnie. Możemy to przyozdobić, wiecie, pietruszką zieloną. Taki akcencik, żeby to tak fajnie wyglądało. Możemy to jeszcze posypać po wierzchu. Czymś zielonym. Pięknie. Super danie. Pachnie wyśmienicie. Super danie, zapach ekstra. Także mam nadzieję, że będzie Wam smakowało i wykonacie to danie równie wspaniale, jak my tutaj z Anią wykonałyśmy.